Chcesz być szczęśliwa, ja chcę być szczęśliwa, ksiądz Dominik chce być szczęśliwy, wszyscy chcemy być szczęśliwi. I nieustannie tego szczęścia szukamy. Niekoniecznie zawsze tam, gdzie trzeba, bo często jest tak, że szukamy substytutów. Ja z własnego doświadczenia mogę się podzielić tym, że szukałam nie tam, gdzie trzeba. Szukałam w zakupach, w imprezach, w randkach, dopóki nie znalazłam prawdziwego szczęścia. Niestety świat dzisiaj nas mami nieustannie różnymi rzeczami, które rzekomo mają nas uszczęśliwić. Lepszy samochód, większe mieszkanie, kolejny mężczyzna, niekoniecznie w związku pobłogosławionym, sakramentalnym. Cały czas jesteśmy wręcz bombardowane z każdej strony, w internecie, w prasie, w mediach, szczególnie w mediach. Dzisiaj social media są tutaj mistrzostwem świata w pokazywaniu nam, czego nam jeszcze do szczęścia brakuje. Ale czy tak naprawdę jest? Czy my wiemy, co daje nam szczęście? Czy wiemy tak naprawdę, co czyni nas głęboko w sercu szczęśliwymi? O takim szczęściu i o walce o szczęście będziemy mówiły podczas miesiąca przyjaźni z Maryją. Ksiądz Dominik podzieli się z nami tym, jak walczyć o szczęście z Maryją. Proszę księdza, jak walczyć o szczęście? Czy można je sobie po prostu wywalczyć? Trzeba sobie wywalczyć, dlatego że szczęście to jest życie tak jak Maryja. Maryja jest najszczęśliwszą dziewczyną wszechświata. Nigdy nie było nikogo tak szczęśliwego jak Maryja. Dlatego, że ona wypełnia wszystkie kryteria bycia szczęśliwą. Jakie kryteria? Dowiemy się to na naszych spotkaniach codziennych. Natomiast jeśli chcesz być szczęśliwa jak Maryja, chcesz być najszczęśliwsza w swoim życiu, które jest Ci dane od Boga, musisz ją naśladować całym swoim sercem. Jak to robić? W jaki sposób? Konkretnie, praktycznie każdego dnia będziesz dowiadywała się z kolejnych odcinków, które Wam przedstawimy. A co najlepsze, jest to chyba jedno z najbardziej atrakcyjnych rodzajów szczęścia, bo dzisiaj mówimy o szczęściu, które pochodzi ze źródeł materialnych, to, co świat nam reklamuje na billboardach, w internecie, ale to szczęście jest wyższe, jest lepsze, jest fajniejsze po prostu. Tak, walczymy o szczęście wieczne. I to jest najważniejsze, że walczymy o szczęście wieczne, czyli walczymy o to, co da nam w ostatecznej decyzji szczęście, które nigdy się nie skończy, szczęście, które będzie nieskończone. Walka jest o nieskończone szczęście. I to jest coś, co Matka Boża chce powiedzieć każdej z Was i zaprosić każdą z Was do walki o szczęście nieskończone. Poprzez stawanie się silną, zdecydowaną, poprzez to, jak nie popadać we frustrację, lęk, jak poradzić sobie ze swoimi lękami i nie wpadać w taką pułapkę jak chomik w klatce, gdzie pędzimy, cały czas pędzimy, chcemy więcej, chcemy mocniej, zatracając swoje wartości, swoje poczucie godności, ale też z siebie samą, bo tak naprawdę udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, tylko po to, żeby sprostać pewnym oczekiwaniom, a tak naprawdę nie znamy swoich pragnień serca. Oczywiście, że tak. I bardzo często mylimy pragnienia z marzeniami. Będziemy o tym mówić bardzo konkretnie w odcinkach, które przed nami, ale jest niesłychanie ważne, żeby zobaczyć, że pragnienia to jest szczęście, które Bóg chce włożyć w Twoje serce po to, aby za nimi iść, by Cię uszczęśliwić. Natomiast marzenia bardzo często to są takie przygodne, chwilowe, zmysłowe przyjemności, które bardzo często w iluzji mają szczęście, ale tak naprawdę przynoszą nieszczęście i ciągłe niezaspokojenie swojego serca. Czyli jak uniknąć tego rozjazdu, jak uniknąć frustracji i poczucia zmarnowanego życia. Tego dowiesz się już w kolejnych częściach naszych spotkań. Tymczasem zapraszam Cię na naszą stronę www.urzekająca.pl/, czyli ukośnik program. Tam możesz dołączyć i codziennie razem z nami walczyć o swoje szczęście. Zapraszamy.